doczekaliśmy się. Jesteśmy w Krynicy na finale, w zasadzie na pierwszym dniu. Mamy piękne słońce, powoli robi się ciepło, a my już za chwilę startujemy z kolejną, ale już finałową edycją Maratonu MTB.pl. Za kilkanaście minut wystartujemy w wyścigu na Jaworzynę Krynicką. 9 km zaledwie, no i zaledwie 700 metrów w pionie. Meta u góry, a cała ceremonia nagradzania zawodników na dole. Jutro startujemy w klasycznym maratonie. Do zobaczenia. Halo, halo Franku, tu ja, prezes wyścigu, i za chwilę ruszamy z finałową edycją Maratonu MTB 2022. Stoimy na deptaku w Krynicy, za nami, proszę spojrzeć, piękny krajobraz, a obok zawodnicy, którzy wystartują z nami w finałowej edycji Maratonu MTB.pl, który jest drugim dniem rywalizacji o Puchar Burmistrza Krynicy Zdroju w kolarstwie górskim. Wczoraj zaliczyliśmy uphill na Jaworzynę Krynicką, a dzisiaj klasyczny maraton na trzech dystansach. Najdłuższy dystans liczący 72 km. Piękny szlak, piękna trasa na pograniczu Beskidu Sądeckiego i Beskidu Niskiego, gdzieś tam przy granicy ze Słowacją. Ruszamy za kilka minut.